właśnie pakuję Jeep Lake'a, który dzisiaj, słuchajcie, będzie nocował w swojej szkole, dokładnie tak. Dlatego mam tutaj jego piżamkę Supermana, słuchajcie. Przygotowałem mu taką gierkę i chcę go trochę strollować, bo wziąłem mu, słuchajcie, takie łóżko na słomie. Normalnie koledzy go pewnie wyśmieją, że on na słomie będzie. Chwila, kto tam? To ja, Lumi, szybko otwieraj! Co jest, Lumi, ale my mamy spinę, przecież popsułaś mi ostatnio auto, jestem na ciebie bardzo zły do teraz, no ja mieliśmy nie gadać. Nie wiem, Jeepley, ale stała się tragedia w naszym mieście. Został otwarty portal Herobrine'a. Przyszedł on do nas, do naszego miasta, weź normalnie wkręcaj. Spełna armia. Ja mam zdjęcie, zobacz, musisz zobaczyć to zdjęcie, Herobrine. Musimy tam pójść. Chwila, co to za Herobrine, który robi szpagat? Co to za no Herobrine? No naprawdę, taki gdzie portal to jest? Jest. No to jest tam w ogóle, gdzie sklep był, gdzie galeria handlowa. Ta. W tej galerii nie ma, weź. Czy coś z tym zrobić, ale... Ty nie myśl wierzysz? Sobie, Lumi, że tak łatwo polepszysz nasze relacje. Nie zapomnę tego, że mi zniszczyłaś samochód, obijaś go całego. Jestem na ciebie zły, to teraz, daj mi spokój. Ty wiesz, co jest mi przykro. Właśnie tutaj pakuję teraz w tym momencie synka Jeep Lake'a. Lumi, słuchajcie, jakąś krętę mi niby robi, że portal Herobrine'a na terenie galerii handlowej. Już to widzę. Jeep Lake, jak tam? Gotowy jesteś? Bo już musimy wychodzić do tej szkoły. Tak, to już tutaj biorę plecak i już właśnie sobie schodzę z góry. Mam dla ciebie jestem piżamkę. Gotowy. Trzymaj, spodenki, słuchaj, i bluzka. Co to za piżama taka? No piżamka Supermana, twoja, słuchaj, ulubiona. No, słuchaj. No dobrze, to co ta to ładnie wygląda? Mam jeszcze dla ciebie taką gierkę, jakbyś sobie chciał pograć z kolegami. A oj, słuchaj, no, superowa, to później się a punkt kulminacyjny to będziesz dzisiaj spał na takim łóżku. Śpiwór nie, zapakowałeś, no co, nie? Chyba, no śpiwór mam, przecież mnie koledzy wyśmieją, jak ja na takim łóżku będę miał szybko po prostu spać. Jeepley, ale chodź. Dzisiaj zimno tutaj jest. No zimniutko, ty, słuchaj, dobra. Mama pojechała autem do pracy, to idziemy na piechotę, dawaj. Dobra, jesteśmy w szkole, słuchajcie. Ja idę odprowadzić tutaj Jeepleyka. Masz tu jeszcze Jeepleyek dyszkę ogólnie, jakbyś chciał w sklepiku szkolnym. Nie wiem, od której będzie czynne, ale takie małe kieszonkowe. Ej, Jeepleyek, czekaj chwilę. Zobacz, co tam się dzieje, ej. Zamiast tutaj nauczycielki, tam jest normalnie Herobrine. I on tutaj normalnie... Zapraszam do środka, Jeepleyek, tutaj. Nie wchodź tam. Proszę, nie wchodź tam, wejść. Synku. O nie, proszę wejść, ja nie mogę zostać. Tutaj wszyscy co w środku to jest totem Herobrine'a? Co to ma znaczyć? Zniszczymy teraz ten totem. Wszyscy będziecie zostaw tak mnie wyglądać jak my. Zaraz się tu załatwię. Uciekajcie, dzieci, Jeepleyek. Jeepleyek, zwiewaj, ja nie mogę, to jest Herobrine. Wracaj szybko do domu, a ja idę znaleźć Lumi. Musimy dobrze, szybko dobrze, pomóc. Ja nie mogę. Herobrine, słuchajcie, został nauczycielem w szkole. Ej, teraz w sumie, wiecie co, chyba zaufam Lumi i ona miała rację. Ogólnie ten portal w ogóle gdzieś niby tutaj powinien być. Tam o gdzieś, według zdjęć, patrzcie, tam jest jakieś zbiegowisko ludzi. Może o, tam ogólnie widzę, jest... że Jeepley idzie sobie zobaczyć portal jednak, Lumi, tak? Chyba miałaś rację. Jeepley dzisiaj miał nocować w szkole, a tam zamiast nauczycielki Herobrine normalnie. No, tak się wystraszyłem, że hej. Mówiłam, Jeepley, że tu wcale nie jest bezpiecznie. Oni co jakiś czas tutaj chodzą, zaczynają coś powoli też rozwalać. A co robić? Na razie nie jest tak najgorzej. Musimy się tam pójść, tu jest cała armia Herobrine'ów. Tu jest ich więcej. Co oni normalnie całe miasto opanowali? O jacie, jakich tutaj jest dużo. Ja nie mogę. Ej, chwila, patrzcie, to jest ten Herobrine, który robi tutaj normalnie szpagat. I na środku jest portal, z którego oni pewnie wszyscy przyszli. Proszę państwa, co tu takie zbiegowisko? Idźcie stąd, idźcie stąd. Czemu? To jest niebezpiecznie. Każdy, kto normalnie tam wejdzie, będzie Herobrine'em. Musicie uważać. Dobra, idźcie, spokojnie. Idźcie stąd. Ej, Lumi, mam pomysł. Chodź tutaj. W krzaki tutaj wejdziemy, tak żeby nas nie zobaczyli. I po cichutku będziemy udawać, że idziemy do domku Lakiego. Także dobra, chodź za mną. Okej, tutaj nic, nas stale tutaj nie ma, nie widać nas. Nas tu nie ma, my w krzakach jesteśmy. Dobra, teraz tu. Szybko, szybko. Dobra, na razie jest okej. Słuchaj, wiesz co, oni ogólnie mogą mieć problem ze wzrokiem, bo ich oczy są straszne, takie białe. Okropne te oczy są. Ale nie mają, słuchaj, normalnie chyba przez to takiego dobrego wzroku jak my, także nie jest tak łatwo nas zobaczyć. Ej, tutaj Lumi jest normalnie chyba wejście zabezpieczone na kartę i dopiero po uzyskaniu karty można dostać się do tego portalu, który nie wiadomo gdzie prowadzi, do świata Herobrine'a. Jak myślisz? No myślę, że chyba tak. Ale wiesz co, Jeepley? Mi się wydaje, że ja do nich sobie podejdę, pogadam z nimi nie, i oni pewnie nie, otworzą. Lumi! Ja myślę, że to jest dobry nie, pomysł. Nie, tam, musimy się schować. Koledzy, przepraszam was bardzo. Czy możemy tutaj porozmawiać razem? Lumi normalnie może ich przekona w ogóle, patrzcie, gada tak, z nimi. Tak, dałoby radę normalnie. A ty co tutaj? Co ty taki niedobry jesteś ja nie dla mogę, mnie? Patrzcie, Lumi, normalnie
przeprowadziła i oni są przy tamtym jeziorku lawy. Lumi, dawaj, pokonasz ich, ja dawaj. Ja was zaraz wezmę. Dawaj ich do jeziorka lawy, ich dawaj. Ej, co jest? Co jest grane? I oni wzrokiem pokonali Lumi? Co tu się dzieje? I dobra, ja uciekam, bo zaraz się na mnie rzucą. Okej, muszę iść zobaczyć, czy z moją rodzinką wszystko w porządku. W domu G-Plake, już spacznie sobie śpi, a ja idę do G-Plake'i, do szpitala. Ej, G-Plake'a? Macie wy! Co ty tu robisz? Ej! Nie pójdziecie normalnie, nic tu nie zepsujecie w naszym szpitalu. Ej, pomogę ci, G-Plake'a! Ja nie mogę, ale ty mocna jesteś. Ty też. Skąd masz taki laser w ogóle? Ratunku. Dostałam normalnie od dyrektora szpitala, G-Plake. Ty się wiesz, nie boisz? Ile tutaj było? Po prostu cała plaga, już mam tego dosyć. Przychodzą, pacjentów straszą. I to wszystko przez tą złą, straszną Alex. Normalnie co? Jestem tak potwornie. A masz taki laser dla mnie? Ja też się muszę obronić. A mam, czemu przez mam Alex? Taki jeden. Czemu? No bo słuchaj, bo Alex okazało się, że już nie jest z Herobrine'em, że powiedziała, że go rzucę, a ten się tak znormalnie zezłościł, że aż portal tutaj otworzył, a ona, wiesz co ona robi? U fryzjera sobie siedzi zadowolona. Ty, to może ty weź ja lepiej coś z nią zrób, ja się z nią dogadam, bo tak naprawdę to w takim razie wychodzi, że to przez nią. Tutaj jest, słuchajcie, fryzjer. Idziemy zobaczyć, czy jest ta Alex tam, słuchajcie, w środku, także zakradniemy się. Oni chyba tu szukają do pracy. Okej, czekajcie. Ej, patrzcie, jest! Normalnie gada chyba z fryzjerem. No wie pan normalnie. Co? Jak pan po prostu mnie obciął? To wygląda tragicznie. Ej, krótkie ja włosy, panu jakie nic ma... nie zapłacę. Nic, absolutnie po prostu nic. Puk, to jest skandal. Fryzjer, a ty czy czego o tej tu? Godzinie? Przepraszam, a ty czego że tutaj? Pani Alex, bo pani tak na mnie strasznym wzrokiem swoim nie patrzy. Ja przychodzę no, w pokojowym nastroju. Spokojnie. Chciałbym wyjaśnić sprawę, chodzi? Bo pani były chłopak Herobrine przyszedł i tu normalnie swoją armię rozprzestrzenia po całym mieście. Pojawił się portal, jest niebezpiecznie u nas w mieście. No wiem, niestety ja mu powiedziałam, że ja nie chcę z nim być, a ten dalej po prostu swoje. Ja już mam go jak dosyć, go powstrzymać? Wiesz, ja mogę pomóc, tylko niech mi pani ja ci pomoże. Coś dam. Jak uda ci się tam wejść do tego portalu, to rozwal mu wszystko tym TNT. Ale tam ale było wejście zabezpieczone na kartę. Ja nie mam tej karty, ma pani ją? A, ja nie mam, ale ja wiem, kto ją ma. Chodź tutaj. Tutaj naprzeciwko jest taki dom, tam na wprost, fioletowy. Mieszka taki król, a la król, kolega Herobrine'a. I on ma tą kartę. Pójdź do niego i tam powiedz, nie wiem, że jesteś od Herobrine'a, to ci niech da. No, dobra, to na dzięki razie. Wielkie. Ja nie mogę, dogadałem się z AlexX. Ej, a tutaj normalnie, patrzcie. Tu jest normalnie coś ukrytego, jakaś normalnie jakiś projekt, ciekawe czy coś jest po drugiej stronie. Hej, patrzcie, tam jest normalnie rider z psiego patrolu, to jest jakaś tajna baza Herobrine'a, nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. Mam nadzieję, że to, słuchajcie, nie jest nic podejrzanego. Okej, widzę tam jakąś lawę! Dobra, wyszedłem z tej dziury i lepiej, słuchajcie, tam nie kombinować nic. Idziemy, bo mamy tutaj ważną misję. Tutaj, widzicie, ty są jacyś ochroniarze, golemy, wszyscy pilnują normalnie tego domu i tam jest niby król. Dobra, ja od Herobrine'a przyszedłem tutaj, bo kartę, nasz Herobrine zgubił kartę. Nasz główny szef, przywódca zgubił kartę i przychodzę do pana tutaj, żeby... A, to ty, kartę, to ty, duplikat dobrze, karty dobrze. Potrzebny jest tutaj. Słuchaj, to tak, kartę mam i jeszcze on mówił, że mam tutaj sprzęt przekazać, taki o, tak. Drobny, bo drobny, ale coś tam jest i jak wszystko dobrze idzie zgodnie z planem, tak. Teraz będziecie rozwalać miasto, słyszałem, tak, że się zbieracie. Miasto, dopóki ej, po ale prostu wiesz Herobrine co, coś mi nie, nie pasuje, coś mi nie pasuje, bo wy w sumie wszyscy wyglądacie tak samo, a ty wyglądasz, co ty robisz, no to niech oszalałeś? Panu nie pasuje, teraz nagle tutaj wysadzam, także pozdrowienia. Ochrona, brać go, okej, pokonaliśmy jego ochroniarzy, słuchajcie, zwiewamy szybko. Lecimy teraz i muszę stawić czoła tym normalnie Herobrine'om. Dostałem tu nawet potężne parcie normalnie. Wlatuję tutaj obronić was wszystkich. Dobra, tu słuchajcie, dobrze idzie. A wy co normalnie, cwaniaki? Myślicie, że tak łatwo pójdzie ze mną? No to macie, się przekonacie tutaj, że tak łatwo nie będzie. Mam nadzieję, że ta karta działa. Słuchajcie, to są tylko on pomocnicy. On oszukuje, brać go tutaj. Dobra, to nie zostawcie mnie. Herobrine. Jak tu słuchajcie, wejść, brać muszę go. Się czymś podsadzić. Dobra, TNT się podsadzam, robimy sobie schodki. Brać go tutaj, co wy takie cieniaki? Rozpędy biorę, słuchajcie. Uwaga, 3, 2, 1, wbijamy! Woo!
Wow, widzowie, gdzie ja w Nederze jestem normalnie? I patrzcie, diamenty na starcie dostaję. I ja a nie ty mogę, co ty jakimś intruzem o nie, tutaj jesteś? Kim ty jesteś? Chodź tutaj, spokojnie, zaraz się spokojnie. Z moją armią zaatakuje i będzie po tobie. Jaką armią? Czyli ty nie jesteś prawdziwym Herobrinem, jesteś nie, ochroniarzem, tak? Nie, jestem z armii, dokładnie. Dobra, tak. No to chodź zaraz cię pokonam. Zaraz. Nie złapiesz mnie. Nie możesz mnie. Być taki silny. Słabiak pokonany. Ej, dobra, nawet jeszcze się dorobię, słuchajcie, na tym tripie, bo już mam 5. Ej, a patrzcie, a osadnikowi nic nie zrobił, a mi normalnie tutaj mnie tak atakuje. Mam 5 diamencików, także słuchajcie, może pierścionek G-playce jakiś zrobię. Ej, tu są następny diamencik. Ej, i następny jeszcze diamencik, ty, tam jest jakaś klatka, widzowie. Co to za klatka? Idziemy, słuchajcie, szybko zobaczyć, co tam w ogóle się znajduje. Ciekawe, kogo tam w ogóle Herobriny uwięziły. No w ogóle tu żadnych ochroniarzy nie ma, nikt nie pilnuje. A może to jest dla mnie przyszykowane więzienie, ty? A może on chciał mnie tutaj uwięzić w tej klatce? Ej, Lumi? Co ty tu robisz? Dziple, uratuj mnie normalnie. Oni mnie tutaj wzięli, zamknęli. Ja myślałam, że mi się uda tą kartę zdobyć, a co? Zostałam w pułapkę po prostu wpakowana. Ja nie jeszcze mogę. Tutaj drzwi na pin po prostu są. To jest tak od pin, Lumi. Ja nie mogę. Masz tutaj dyszkę. Przerzucę ci. No i co mi po tej dyszce? Jak to pełnolawy? Jak mi jest już tak gorąco, że ja Dziple już po prostu nie daję rady. Ale słuchaj, sama normalnie w ogóle, wiesz, Herobrin jest straszny. Tym bardziej jego ochroniarze, a ty w ogóle tak do nich podbijaś jakby nigdy nic. No oni bo ja cię wzrokiem zjedli. Dobra, no ja trzymaj wiem. Telefon, zadzwoń w razie co po pomoc. Lumi, ja idę po rozejrzeć się, wiesz gdzie w ogóle jest pin do tego klatki, do tej? Słuchaj, oni mają taką swoją siedzibę. Jak pójdziesz tymi schodami tutaj w górę, to musisz iść następnie w prawo i oni tam po prostu będą. A masz coś przy sobie, bo ja nic nie mam, żeby ci cokolwiek dać. Mam, słuchaj, różne rzeczy. Masz tutaj na otuchę, jeszcze diamencik ci daję i wrócę tu po ciebie z kodem. Dobrze, spokojnie, dziękuję, nie martw się. Dziękuję ci, G-Play. Widzowie, patrzcie, co tam w ogóle jest. Tam jest jakieś zbiegowisko Herobrinów. Tutaj jest portal, z którego wyszedłem, także tu jest bardzo blisko. Może od góry pójdziemy, zaczaimy się tu na nich i zrobimy po prostu słuchajcie, tutaj zaraz akcję. Zaraz będziemy rozwalać miasto. Co? Aż do samego skutku, aż Alex normalnie do mnie nie wróci. No chyba będzie nie. To... No chyba kto nie, to tak? Witam, ej, kumple. Chłopaki, brać go. Siemano. Brać go normalnie w tej chwili. No chodź to zapraszam do wspólnej zabawy. Ja wam teraz pokażę. Tak, no nie, oni są mocni, ty. Pół życia mi zabrali, bardzo szybko. Chłopaki. Ej, dobra, spokojnie, was najpierw czego was ty tu chcesz? Podpalę, osłabię. Przychodzę uratować moje miasto, nie pozwolę wam go niszczyć, to po pierwsze. A po zniszczymy drugie... Zniszczymy to miasto. Nie zniszczycie ogólnie, nie zniszczycie. Macie uda tutaj... nam się. Okej, okay, dobra, a ty co w ogóle? Tu jesteś szefem, ja to ty tu rządzisz? Ja jestem niezniszczalny, ja jestem szefem, ja tu rządzę. Straszna Alex niestety mnie porzuciła. Tak, i teraz powiedziała, cię że jesteś po paskudny, prostu. Słuchaj, że nigdy z tobą więcej nie będzie. Toż ty powiedział? Powiedziała to tak, że jesteś paskudnym Herobrinem i że nigdy z tobą nie będzie w ogóle, słuchaj, tak powiedziała. Ja jestem najlepszy, ona jeszcze tutaj po prostu do mnie wróci, a twoją koleżankę będę więził. Gada, jaki jest kod w ogóle do Lumi więzienia? O nie, w ogóle nie powiem tobie nawet jaki jest kod, brać go, wow, armia! Ja nie mogę, wpadłem gdzieś, słuchajcie, w zasadzkę, dobra, szybko, bang, bang, okej, okay. Tutaj na mnie lecą z góry! Widzowie, dałem im się jakoś pokonać, wzięli mnie w zasadzkę normalnie, ale to nic, zostało ich naprawdę mało, tak naprawdę końcóweczka, patrzcie, tutaj jeden podchodzi. Dobrze, armio, sobie radzicie. Możemy teraz ich z góry wykorzystać naszą przewagę, patrzcie, tego tutaj po cichutku, nawet nikt się nie skapnie. Dobra, pojedynczo po prostu będziemy ich atakować. Dobra, co wpadł jest? Do lawy, wpadł do lawy, co ty okay. znowu robisz? To jest moja armia, tak, nie rozumiesz tego? Tak, ty się tego? Podpali, słuchajcie. I twoja armia, słuchaj, już patrz, pada w ogóle, teraz na dystans ich biorę i nie ale mają szans. Ale moja armia jest jeszcze po prostu ogromna, tak? Że to ty nie będziesz miał po prostu szans. Ale teraz więcej. Ty będziesz mieć ochrony tutaj, słuchaj, patrz, zostało dwóch gadków, których teraz, ostatni, uwaga. Nie, no po prostu przesadzasz, dobra, czego ty chcesz? Mam ogólnie laser, ostatnie naboje laseru, tak naprawdę muszę się z nim dogadać, bo nawet nie mam jak go pokonać. Dobra, słuchaj, gadaj jaki jest kot Lumi, bo się tobą teraz nie zajmę. Nie powiem, nie ma mowy, żebym w ogóle ci powiedział, chyba, że coś dla mnie zrobisz. No co?
Ej, co ty tu mi pięknie odpalasz? To jest od Alex. Alex prosiła, żebym ci tu powysadzał, bo powiedziała, że jesteś brzydki i że nie chcę z tobą być, tak. No dobrze, no to jak chcesz, żebym... Ej, zostaw, tak nie dasz rady normalnie mnie pokonać. Jakim cudem to na ciebie nie działa, co? Nie działa, to na mnie nie będzie działało. Słuchaj, normalnie mam taki wisior. To jest mój taki medal, który ukradł mi pro. Masz go zdobyć? I wtedy ci dam pin, ale jeszcze na dodatek masz przyprowadzić tutaj straszną Alex i ona ma mnie jeszcze przeprosić. Co? Więc jak to zrobisz, to wtedy uwolnię twoją koleżankę i nie będę niszczył twojego miasta, ale i tak już twój dom zniszczyłem. I słuchaj, portal wasz, co, blondom mój zniszczyłeś? O nie, ale tak naprawdę obiecasz, że jak to zrobię, to już się wynosicie i portal znika, okej? Okay? Dobra, nie ma problemu. Dobra, jesteśmy umówieni. Ej, widzowie, dochodzę do portalu, ale ktoś tu się normalnie za nim czai. Ej, patrzcie, to jest Herobrine? Chwila, to jest chyba Herobrine, on się tu na mnie czai. Ale chwila, z drewnianym mieczykiem? Czekajcie. Ej, co ty tu robisz, Nubek? Co jest? Tu jestem normalnie, cwaniaku jeden. Co ty tu kombinujesz z mieczykiem i drewnianym? Tak, bo ja po prostu przyszedłem i muszę pokonać tego Herobrine'a, bo on wziął mi dom zniszczył i Dirta mam teraz nie, no co, mało. Ty nie dasz ja go zaraz załatwię. Wiesz, jaki on jest mocny? Chodź tutaj, słuchaj, chodź, dam ci misję. Pójdziemy, no. Wiesz co? Tam jest moja przyjaciółka na dole. Tam jest normalnie klatka. Dałbyś radę normalnie jakoś zmiażdżyć te kraty, żeby ją uwolnić? No jasno, ja jestem taki silny, że ja już tam biegnę na dół. Dobra, i dzięki wielkie. Idę to rozwalić, ja nie ma mogę. Problemu. Dobrze, że słuchajcie, odwróciłem uwagę Nubka, żeby on chciał pójść pokonać Herobrine'a, by poległ, a ja wracam do naszego świata. Jesteśmy, widzowie, już z powrotem. Wszędzie są te Herobrine'y, tam są. I właśnie idę sprawdzić mój domek. Ej, został też opanowany. Ej, a macie Dziplejka, normalnie. Macie, nie uważaj. Będziecie mi niszczyć tak mojego domu. Ostrożnie. A masz ty niedobry. Ja nie mogę. Dziplejka, ja szybko idę tutaj, gdzie jest śmietnik. Tu jest następny Herobrine. Tutaj mam pochowane w ogóle rzeczy. Ja go zaraz pokonam. Kiedyś ja na czarną godzinę. Ja go zaraz pokonam, Dziplej. Spokojnie. Ty nie możesz. Ogólnie, dobra. Ja nie dam rady, nie dam ci podejść, żeby oni ci nic nie zrobili. Mamy zniszczony cały dom, Dziplejka. Co teraz no będzie? No tak, no nie wiem, trzeba coś zrobić, trzeba ich powstrzymać. A ty, w sumie, Dziplej, gdzie ty byłeś? Byłeś w tym portalu, udało ci się tam dostać? Tam jest jeszcze jeden, tak, poszedłem tam, słuchaj, i muszę teraz załatwić dwie rzeczy. Po pierwsze, sprowadzić tam Alex X, a po drugie, normalnie wziąć jakiś naszyjnik, który pro zabrał normalnie Herobrine'owi. No? Także pilnuj dzieci, pilnuj naszego domu, a no ja idę do pro. Co tego domu, jak to brak taki już. No, damy radę, spokojnie. Jesteśmy już przy domku pro, a wszędzie, słuchajcie, po drodze te Herobrine'y są. Dobra, tu następny. A dobra, ten tu niech sobie zostanie. Czekajcie, spróbujemy się dostać od dachu, zaskoczymy go. Okej, może tutaj, tutaj na przykład. O, tu możemy sobie wejść, też jego dom został zdemolowany. A może na początku zobaczymy, czy jest w domu. Wysadzimy jedno TNT. O, pani od tatuażu. Dobra, i co, zareagował? To jest... Co się stało? To ty mi rozwalasz mój dom, tak? O, ile zbrojek w ogóle tutaj. Pożyczam sobie zbrojki. Ej, dobra, ja co tu ma? Ja ci dam. Ja tutaj tak chowam swój dom cały po prostu. Dobra, prostuj. Stój na razie. Czego ty chcesz? Zatrzymujemy się, ponieważ ja nie chcę z tobą się pojedynkować, chcę się z tobą dogadać. Tak się składa, że ukradłeś podobno Herobrine'owi jakiś naszyjnik i on jest bardzo zły i masz go oddać w tym momencie. Nie, ja nic o tym nie wiem, żebym ja cokolwiek zabrał, ale przestań niszczyć ten dom, z tego domu już nic nie ma. Chcesz, żebym ci wysadził tą skrzynkę z diamentami w tym momencie? Nie, na pewno nie. Dobra, powiem ci tak, mam ten naszyjnik, ale nawet ci go nie dam. Zapomnij, że ci go dam. Nie, co no, dogadajmy się jakoś. Słuchaj, ja mu go oddam. Ja chcę, żeby on się wyniósł z naszego miasta. Patrz, uratuję cię, bo tu Herobrine pod twoim domem podsłuchuje. Masz tu szpiegów wszędzie. Daj ten naszyjnik i słuchaj, będzie już dobrze. Ja ci pomogę odbudować dom. Ale ja chcę być ze straszną Alex. To jest dla niej ten naszyjnik. Ty jesteś no ze straszną Alex. Chcę być z nią. Wszyscy chcą z nią podoba. Być. Herobrine chce z nią być. Ty chcesz z nią być. Dobra, daj to i słuchaj, odbuduję ci domek. Będziecie tu zaraz sobie mieszkali. No, na pomogę pewno? Ci. Pomogę, no. No dobra, ale to kiedy będę miał ten nowy dom? Słuchaj, no nie powiedziałem, że będziesz mieć nowy dom, tylko że ci odbuduję. Możemy zacząć już teraz, na przykład o, już zaczynam tutaj odbudowę. Dobra, uwaga. To ja idę do środka. Dobra, spoko, idź do środka. Ale go strollowałem, słuchajcie. On myślał naprawdę, że ja odbuduję mu domek, a ja sobie tu dabuję, ponieważ TNT mu wysadziłem się nad nie skapnął. Całe miasto jest w tych, słuchajcie, Herobrine'ach. One mają bardzo słabą normalnie wzrok. O nie, tak... niech pan uważa. Spokojnie. Niech pan normalnie uważa. A to ty chyba Dziplej jesteś, tak? Słuchaj, ta straszna Alex tutaj biega. Ta potwora powiedziała, że mnie zaraz weźmie i
się jej boję. Jaka potwora, Alex, ja jej szukam. Tak, dokładnie. Gdzie ona jest? Ty jej szukasz, ty weź lepiej zwie, bo ona jest straszna. Ona coś kombinuje tam w domu u Nuba, ja się jej boję, ja po Dobra, prostu spokojnie. Zwiewam. Uciekaj, ej, czekajcie, co? Że Alex, u Nuba, czekajcie, z dystansu weźmiemy tego, wow, na jednego hita normalnie nie schodzą, oni nie są tacy słabi, słuchajcie, ale ich normalnie mega wadą jest to, że tak naprawdę oni, słuchajcie, są bardzo krótkowzroczni przez ich normalnie gałki oczne, które są białe. Dobra, ej, Alex, co ciasto normalnie, tak, co ty tu robisz? Tak, ciasto tutaj wzięłam, upiekłam w nowym domu, co, tylko tu trochę mieszkasz? Tu porządku będzie trzeba zrobić, no tak, bo ja ogólnie stwierdziłam, że od teraz zostaję straszną Alex wróżką, Nubką i będę Co? Tutaj razem z Nubem sobie ja mieszkać i będę czarować. Abrakadabra i Słuchaj, zaraz znikasz. To ja już wiem, czemu Nubek z drewnianym mieczykiem poszedł tam pokonywać tego Herobrine'a. Ja mu kazałam. On chce twoim bohaterem zostać, ale tak? mu się to, słuchaj, raczej nie uda. Jest za słaby na Herobrine'a. Czego ty się po niej spodziewasz? On ratuje teraz moją przyjaciółkę Lumi. Ale ja chcę tutaj Dirta z nim kopać. Mi się takie Słuchaj, życie normalnie podoba. Musisz iść ze mną. Chodź, Alex. Twój normalnie wybranek jest w niebezpieczeństwie. Herobrine go uratować. Ale ja nie chcę Herobrine'a ratować. Dobra, tutaj, ale słuchaj, musimy uratować Nubka, bo Herobrine no mu coś dobrze, zrobi. No dobrze, to biegnijmy. Szybko biegnijmy. Do portalu, lecimy. Dobra, jesteśmy, widzowie, z wróżką Alex. Normalnie tutaj na tej górce i w ogóle z tym Herobrine'em coś się dziwnego dzieje. On jest coraz większy, on chyba rośnie. Dobra, gdzie ty jesteś? A dobra, tu jesteś, Alex. Jak to robimy? Jak normalnie No nie wiem, może ja pójdę do niego z tym tortem, czy może lepiej nie? Dobra, chodźmy z tym tortem. Ja mam od ciebie jeszcze TNT. Twój ukochany jest w ogóle tam, ale na początku, choć załatwimy sprawy właśnie z tym Herobrine'em, ja mu oddam normalnie naszyjnik i musimy ogólnie na początku odzyskać od niego numery do otwarcia więzienia, gdzie jest po prostu więziona Lumi, okej. Okay. Dobra. Także dobra. Panie Herobrine, jesteśmy już z powrotem, ej! Dobrze, spokojnie. Gdzie masz ten naszyjnik tutaj, dla tutaj mnie? Tutaj panu daję, ale pan moja się tak... Alex tutaj jest, jeszcze torcik mi zrobiła, ale słyszałem, że z Nubem tutaj będzie mnie Ja was tak. zaraz wszystkich tutaj wezmę, załatwię. Ale spokojnie, panie pro, tutaj normalnie pani Alex już tu przyszła i ona chce z panem nie być, prawda, Alex? Nie będę Herobrine z tobą. Torta ci upiekłam, ale będę teraz normalnie tutaj z moim Nubem. Już więcej ciebie nie chcę znać. Zaraz cię tutaj do lawy Nie mogę, po on mnie cały czas dam. Goni. Dzięki, Alex. Ty z nim normalnie współpracujesz, tak? Teraz dwójkę się na mnie rzucicie. Nie, współpracuję z nim. Tutaj go zaraz załatwię. Dobra, to pokonujemy go. Teraz jest nasza ostateczna możliwość. Ja nie mogę. Jak go dziabnąłem mocno. Alex, no, widziałaś? To jednak ci się po prostu udało. Dobra. Udało ci się. Trzeba tylko teraz uwolnić po prostu Lumi. Ale my nie mamy kodu. On miał nam powiedzieć kod dostępu. Miałaś Czekaj, mu powiedzieć... może ci tutaj gdzieś zaraz znajdziemy coś. Ja nie mogę, ale daliśmy lipę, ty. On miał normalnie tutaj nam kod powiedzieć, a teraz nie wiem, może mamy tutaj broń. Idziemy poszukać twojego chłopaka. Chodźmy do Lumi. Ej, znalazłam książkę. Tak? Co tam tak, jest napisane? Tak, i tutaj mam normalnie pin. Poczekaj, wezmę, przeczytam. Tam, no. W tej książce jest 2, 4, 6, 8. To musimy tam iść szybko, chodźmy. Dobra, lećmy. Widzowie, normalnie przyszliśmy. Alex już tutaj się z Dubkiem spotkała. Patrzcie, jakie gołąbeczki słodkie się zakochały normalnie. A ja idę w ogóle uwolnić Lumi, mam już ten pin. To dawaj, uwolnij mnie normalnie, G-Play. Czekaj, jak to było? 2, 8, 4, 6. Ty, jakoś inaczej zapomniałem. 2, ja 6, słyszałam 4, 2, 4, 6, 8 mówiła normalnie Alex. Jak? Jak to 2, 4, 6, 2, 4, 8. 6, 8. Ej, działa rzeczywiście, czekaj. Jest, ja tu szybko wysadzę jeszcze tą celę, żeby tutaj w razie co Herobrine nikogo nie ten, nie... Wow, patrz normalnie, wszystko tu poszło, już nikt tutaj, żaden więzień, patrz, oni się normalnie zakochali, czaisz? Ej, słuchajcie, Alex, wy chcecie z nami wyjść? Chcecie z nami wyjść stąd? Oni chyba tu chcą zostać, słuchaj, to jest teraz ich świat. Nie, my tu będziemy, zostajemy na razie, musimy tu wszystko rozwalić, wy sobie idźcie, to pa! Dobra, oni chcą być sami, Lumi, nie przeszkadzaj im, oni pewnie chcą się teraz tam całować, czy nie wiadomo co robić, a my tutaj możemy też zniszczyć, słuchajcie, poustawiać dużo TNT, że później jak oni będą niszczyć, to będą mogli to wszystko wysadzić, albo strolujemy Lumi, słuchajcie. Nie, tylko nie mnie, nie troluj. Lumi, jak tam sobie radzisz? Ja nie mogę spadać. Dobra, to dawaj, wbijaj tu na górę i wracamy do portalu. Dziękuję za oglądanie, widzowie, trzymajcie się, pa, pa.